Witam moi drodzy, witam i zapraszam na kolejny odcinek Zomboida. Naładowane mamy baterie, troszkę odpoczęliśmy. Możemy jechać dalej. A co zrobiłem? Widzimy się nie w bazie, z tego względu, że stwierdzimy, nie będziemy ucinać tyle kontentu, kurczę. Przyczepka naładowana po same bile, jak i tutaj, jak i w środku, i to mogę wam też pokazać. Plus jest taki, że nie musiałem się pierdzielić i rozkładać półek, czyli po prostu mogę wszystko ciepnąć na ziemię. Więc po prostu no jest zbierania, będzie później układania, ale mamy wszystko. Wszystko co zebraliśmy jedzie z nami do domu. Także kurczę rura. No i co, musimy po drodze zaraz za tym mostem. Znaczy co ja mówię, mostem, zaraz za tunelem. Zaraz za tunelem mamy naszą ciężaróweczkę, którą sprawdzić musimy. Zobaczyć w jakim ona jest biedna stanie. Czy w ogóle damy radę ją ogarnąć. Czy damy radę? Musimy ją ogarnąć, bo mamy przyczepy do ściągania wraków, znaczy kontenerów. I nie ma co się oszukiwać, że ona nam normalnie zajebiście robotę by zrobiła. Ale dobra, my tu mi pitu. A trzeba iść do przodu. Nie rozpędzam się za bardzo. Spokojnie. Nie przypierdzielić w nic. Dobra, jeden sztywny to jeszcze się zdzierże. Dobra, i tu wiadomo, że tu się już właśnie o to chodzi. Tu się już może zacząć robić kolorowo. I teraz gdzie jesteś, nasza ciężaróweczko? Gdzieś tu stałaś, pamiętam. Musisz tu gdzieś być. Jest, dobra, mam cię. Okej, gasimy światła, akumulator go oszczędzamy, gasić furkę. Owe, na razie. Ale maczetę w rączkę weź. Spadaj, co ty? Mam naprawdę wrażenie, że Zomboid stwierdza, że za dużo żyjemy i musimy umrzeć. Ale ja się nie dam. Dawaj. Another one. Myk. Nie chcemy strzelać, bo tu są te dziury w płocie i możemy sobie naprawdę dużą hordę zrobić teraz, a nie chcemy tego w tym momencie. Dawaj. Ale chodźcie. Widziałem cię tu. Aha, mówiłem, że ci widziałem. Mendo jedna społeczna. Ty wrzodzie na zdrowym organizmie społeczeństwa. Ciebie też widzę. Dobra, plecy. Jest git. Tu. Jest git. Dobra. Tu nic nie lezie w odległości iluś metrów. Tutaj też nie. Dobra. Aha, nie z tej strony. Dobrze. I. Kurde, nie jest tak źle. Widywałem gorszą sytuację. No, tu mnie boli, że schowek w takim do dupy stanie. Z prawej strony hamulec 9%, koło z przodu prawe 11%, silnik 28%, czyli odpalisz, stan zbiornika słabo, ale jesteś pusty. Popatrzmy, co możemy naprawić teraz, to naprawimy. Co mi się nie podoba, opony, no te dwie opony są w takim sobie stanie, ale... Sądzę, że to będziemy w stanie ogarnąć. No i mówię, no ten silnik w dupę dostał, ale na razie nie jest krytycznie. Dobra, możemy cię pospawać troszkę. Hamulec do typu aut ciężarowych też powinniśmy mieć. Dobra, trzeba się wziąć za robotę. I przez to, że tu za płotami gdzieś stoicie czy coś, to cały czas słyszę i mam wrażenie, że coś mi od dupy strony zachodzi. Teraz tak, potrzebujemy, mój drogi, klucz nastawny, klucz do kół, podnośnik również potrzebny jest, dobra. I teraz tak, gdzie ja te części, czy włożyłem je w ten sposób do przyczepki, czy je wpierdzieliłem w inny sposób? Części samochodowe, dawaj, gdzie one są? Aha, czyli trzeba wejść na przyczepkę. A nie wiem, czy mi pozwoli teraz wejść na przyczepkę. No nie mogę wejść na przyczepkę, bo zombiaki są wszędzie. Kurwa!
Dobra, czyli nie naprawimy cię teraz. Trzeba po prostu tu przyjechać przygotowanym. O, zamknę ci klapę, gościu. Masz. Jesteś w stanie... Jesteś do zrobienia jesteś. Jesteś do zrobienia, dobra. Trzeba wrócić tylko do domu. No. W ogóle nie wiem, czemu ta ciężarówka nam tak słabo odpala. Nie mam bladego pojęcia, kurczę. Ale ma problem, ewidentnie ma problem z odpalaniem, biedna. Czekaj, czekaj, bo już teraz nie pamiętam, po której stronie. Tak, po tej stronie rozwaliliśmy drogę. Okej, dobra. Dobra, spokojnie, spokojnie. Tutaj jednostka, znaczy checkpoint sprawdzony. Żebyśmy się tu nie zaczepił zaraz. O, ładnie, elegancko, dobra. Teraz tutaj, mój drogi, przyklejamy się do ściany. O, ty kurde, ale nie aż tak mocno. Troszeczkę za bardzo się przykleiłeś, ale dobra. Jest, wyjechaliśmy. No, pierwszy raz chyba z wyprawy biorę, przywożę tyle rzeczy aż. Bo, moi drodzy, mamy ponad 1700 ładunku. Trzeba wziąć pod uwagę, że 1000 załadowana przyczepa i na przyczep jeszcze wrzucone prawie, że drugie tyle, także... Ja uważam to za bardzo godną wyprawę. Trzeba to przyznać, kurczę. Nie ma co się oszukiwać. Bardzo dużo rzeczy mamy przydatnych, stąd wziętych. Bardzo dużo. Przede wszystkim mamy... bardzo dobrze mamy co ja mówię? Bardzo zajebiście, że się nawet tak wyrażę, a nie bardzo, tylko zajebiście. Mamy ten, jak to się nazywa, no, nasze zapasy, blachy, że się tak wyrażę, zregenerowane, także można działać. Części mechanicznych troszkę też mamy. No i co, żeby naprawić tamto dziadostwo, to potrzebujemy, kurczę, koła dadzą radę. Po prostu będzie kwestia tego, tylko że trzeba będzie powolutku jechać. Ale myślę, że koła dadzą radę. Chociaż i tak, zanim pojedziemy, to trochę kół do aut ciężarowych żeśmy zwinęli. To ogarniemy sobie sytuację, czy będzie nas stać, żeby sobie zrobić te koła. To ewentualnie byśmy koła zrobili. Dawaj. I też dobrze by było pojechać jakimś szrotem po to, żeby można było od razu wrócić tą ciężarówką. I nawet od razu pojechać w miasto po tą przyczepę i od razu podłączyć tą przyczepę i od razu wrócić z wyprawy po naprawę tej ciężarówki od razu z tą przyczepą. I to by było najbardziej chyba według mnie logiczne. Ale dobra, fajnie, my tu pitu pitu, ale widzimy się na chacie. Dobra, moi drodzy, wszystko naładowane. Niestety, tak jak pamiętacie, po ostatniej wyprawie nasz hamwiczek biedny jest uszkodzony, więc musimy się skupić na naprawach samochodów niedługo, ale jedziemy jeszcze najpierw sobie, jednak stwierdzimy, że nie pójdziemy z buta, bo to jest za duże ryzyko, a tak skoczymy sobie autem, podjedziemy, naprawimy ją i będziemy potem kminić. Raczej ciągnąć nie będę Mustanga z powrotem, bo nie chcemy go zniszczyć, a po drodze są miejsca, gdzie troszkę zombiaczków stoi. A jadę Mustangiem, bo nie będzie szybko i kurczę sprawnie. Wziąłem trochę blach, trochę palników z gazem. Także troszeczkę naprawimy. Opon nie wziąłem, bo stwierdziłem, że kurczę, nie wiem, nie pamiętam dokładnie jaka to ciężarówka jest, a nie chcę błędu popełnić. I nie chcę zmarnować opon, więc jak to się mówi, no trzeba będzie wracać nią pojedynczo. Tak, żeby pos na spokojnie sztywnych omijać. O, widzę sztywny tak blisko drogi. Mojej do domu. Nieładnie, nieładnie. Ale dobra, ja co? Nie będę was, kurczę, zanudzał drogą. Widzimy się przy naszej celu podróży. Ups. No i dobra, moi drodzy, jesteśmy przy ciężarówce naszej. Miejmy nadzieję, że nic nas nie zaskoczy podczas napraw. Ale dobra. Gościu. Dawaj ci ten bug wykręcimy, bo pamiętam, że tam było 0. Stan 14, nie. Nie gadaj, że śrubokręt jest potrzebny, a śrubokrętu nie wziąłem, bo mnie szczyści. Nie, wziąłem. Już myślałem.
Dobra, jednak sytuacja jest opanowana. O, weź gościu, wymontuj klucz nastawny. No przecież mam klucz nastawny. Wziąłeś z przyczepki. Nawet on dwa. Stary, kluczy ci nie zabraknie. Dawaj ten bak nieszczęsny, wymontuj go. Tę oponę zaraz wymontujemy, żeby sobie obczaić, jak opony wyglądają, dokładna nazwa. Wtedy będziemy goście mogli zrobić ci nową oponę. Cyk, cyk. Pojemność, wytrzymałość jest 97, bardzo ładnie. Powiem, że pełno sztywnych jest wokół mnie, ale tak jakby nic mi na razie nie zrobią. Więc nie panikuj. Dobra, to mamy. Mój drogi, hamulec ci wziąłem. Wziąłem ci hamulec, dobra. Palnik gazowy, a no bo na razie schowaj sobie do plecaka. Może się przydać jeszcze. Chipsy jeszcze nie. Teraz tak. Cyk. Daj to. I teraz no jeszcze to musisz wziąć i to też na przykład mi wziąłeś. Nikt nie mówi, że będzie lekko. Dawaj. Koło prawe. Wymontuj. Czego tam jęczycie? Run flat tire. Dobra. Czyli po prostu zwykłe flat tire. Okej. To mi się podoba. Okej. Cyk. Zamontuj. Zwykły run flat tire to jest git. To jesteśmy w domu. Ten hamulec wyżyń do dupy. To weź obróć to na razie tutaj. A, jeszcze z tyłu hamulec też 8%. Ale to na razie kij z tym, dobra. Maskę ci jeszcze pospawamy troszkę. Jeszcze troszeczkę maskę ci pospawamy, dawaj. W sumie ten klucz do kół odłóż. Podnośnik możesz też odłożyć, dobra. Dawaj. Maskę ci też pospawamy, żeby silnik nam po drodze nie padł. Maska napraw arkusz blachy. I cyk. Dobra, elegancko. Typie, teraz tak, dolej benzyny. Masz, chlej. Żeby akumulator odpalił. A powiem wam. Kurde, nieciekawie wygląda sytuacja z akumulatorem. No nie pierdol, że ty jesteś zamknięty. Ej, no typie, ale żeś teraz odwalił. O, mu nie wziąłem. Będę musiał ci wywalić szybę. No trudno, no co się mówi, no życie. Wróć. To i to też mi już niepotrzebne na razie. Nie do trupa, tylko do bagażnika. Markus, weź. Kurde, no muszę ci szybę wybić. Sorry, ziomuś. Stawię ci nową. Obiecuję. Otwórz drzwi i teraz tak, dawaj go najpierw na kable. O, już. Jest, odpalił. Zajebiście. No, ale już czuję, że ty nie należysz do najzwrotniejszych pojazdów. Dlaczego? Bo ty masz spare tire, widzę. Ty masz zapasową oponę, gościu. Powiedz mi, w jakim ona jest w stanie. W zajebistym. Ty
Ty, odpaliłem go, przejechałem się, opony się naprawiły do 25%. Okej. Nie mam pytań? Teraz tak. Jeżeli my chcemy, kurczę, możemy się przespać w bazie wypadowej. No, odpal. I od razu ściągnąć tą przyczepę, a po Mustanga przyjść sobie zrobić spacerek. Czekaj grzecznie na tatę z boku ładnie. Tylko bym wziął ze sobą palniki gazowe. Bo z tego co kojarzę, ta przyczepka jest ładnie wpakowana w zator drogowy. Więc nie chcemy się, kurczę, zdziwić. Ale już płakał, że jesteś przeciążony, co nie? Dobra. W takim wypadku, kurczę, żeby nie tracić czasu, 10 tysięcy razy nie jeździć. Ej! A w razie, jak cię ponaczaśnie, czym ją wymienisz? Kierowniku, klucz do kół, podnośnik. Dobra. Mamy to. Dawaj. Do tira. Pakuj się do niego. Światło. No, nie rozpędzaj się, nie rozpędzaj, bo ty nie masz taranu zamontowanego ani nic. Więc nie chcemy taranować z pełną siłą sztywnych. Jak już musimy, to ich delikatnie puknąć, ale nie taranować z pełną pizdą. Dobra, uwaga, uwaga. Ostrożnie, ostrożnie, dobra. No. Okej, jedziemy. Spokojnie. Ty, tamta przyczepa jest szeroka, ja mam nadzieję, że ty się zmieścisz. Ale byłby przypał, jakby się nie zmieściła. Prrr. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Ale strasznie nie jesteś zwrotny, gościu. Naprawdę. Sztywny jesteś taki troszkę. Ale nic, kurczę. I on też się nam przyda do ściągania tych wojskowych cystern. No dobrze, masz oponę zapasową, więc jak coś z tyłu, tak nie powinny dostać w dupsko. Bardziej te będą dostawać, gdzie my będziemy, kurczę, taranować już ewentualnych. Oj, no będzie trzeba się przycisnąć tutaj tirem. Z przyczepą, no nic. Tu już musimy. Czekaj, dobra, i teraz... O, kurde. Czekaj, na pewno podjąć tak. Spokojnie. Dobra, mamy to? Mamy to, proszę bardzo. Dziękuję. Jakoś musimy to, kurczę, przejechać tędy z tamtą przyczepą, nie ma, że boli. Sorry. Dobra. Gaś go. Światło wyłącz. Akumulator troszkę się powinien podładować nam. Butelka z wodą naładowana, dobra. Masz zjedz sobie paczkę chipsów. Już się przeciążony przez to zrobiłeś, że głodny. Proszę bardzo. Papierosek leci. Granatnik nas tak obciąża, no co tu będę mówić. Dobra. Zajeraś. Gitara. Spływa w rączkę. Chodź, bo 12 w nocy, jest to idealnie, no, prześpimy się. Powinieneś wstać o względnie normalnej godzinie. Powinieneś, a czy wstaniesz, to już jest inne pytanie. Na które trzeba postawić, kurczę. Dawaj, o której wstałeś? 5:40. Może być. Ogon masz za dupą? Dobra. Cyk, hopla, przez płot. I teraz, mój drogi. Gdzie ona dokładnie stała? Zaraz sobie obczajmy. Co? Coś ty odpierdolił? Markus. Ja mam wrażenie, że ty naprawdę chcesz umrzeć. Ciomuś. Nie strzelaj przy chacie.
Oj, Markus, Markus. Dobra, odpaliła ładnie. Dobra, mapa. Pauza, że cię w dupę nic nie ugryzło. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Ona gdzieś tu jest, nie? Na tej głównej drodze. Tu, albo tu gdzieś. Czy tu na przy krzyżówce chyba gdzieś, czy tu? No gdzieś tu na tej drodze powinna być. Czy tu? Kurde, no już teraz człowiek nie pamięta. A ciężarówką można utknąć. Czego nie chcemy robić. Dobra. Żeby nimi trężyć, podjedźmy sobie najpierw w prawo, walniemy. O, ona chyba gdzieś tam w prawo. O, żeby cię nie obić. Tylko to powiedziałeś i już sztywny z za rogu wylazł. Dobra, to będzie tu na tej drodze głównej chyba. Na bank. O. Już widzę, ziomuś, że nie będzie łatwo tobą tutaj. Oj, kurde w dupę. O, masz twój kuzyn spalony. Rodzina? Dobra, maskę naprawiliśmy, pamiętać. Nie roz... Powolutku, nie z pełną siłą, bo nam się rozleci, zanim dojedziemy do przyczepy. Spokojnie. Po trupach też nie możemy szybko jeździć. Bo opony też dostałem w dupsko. Sorki. Trzeba pamiętać, że musimy tą przyczepę jeszcze wyciągnąć. O, żeż ty w dupę! Czekaj, czekaj, czekaj. Spokojnie, bez paniki. Zmieszczę się. Normalnie, na styk. O ty w dupcie, ja cię muszę się zaznaczyć. Nie, 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 gościu. Cyk. I żeby wiadomo było, co to stoi, to damy tak i damy cyk. Dobra, mogę nadać dłużej, ale dobra. Spróbujmy się ominąć ten zator. Czekaj. Nie chcę teraz rozbierać już zatorów, bo nie wiem, ile będziemy potrzebować palników gazowych, żeby przyczepkę uwolnić. Więc wiecie, czemu nie chcą podejmować ryzyka. No, maska. Bym cię nie pospawał i by była lipa. Dobra. Zmieścisz się. Musisz. Wiem. Czekaj, czekaj, czekaj. Tu będzie lipa z przejazdem chyba, co? A nie, dobra. Spokojnie. Ła! Spokojnie. Nic nie widzę. Jest, dobra, jesteśmy na miejscu, moi drodzy. Elegancko. Dobra, gaś go, wychodź. No i dobra. Czeka nas, kurczę, troszkę widzę walki, ale... No wyciągnij spluwę. Dobra. Będzie jeden kuloodporny. Ładuj. Ładuj, Markus. Proszę cię, Markus, nie odwalaj. Bo tu naprawdę jest dużo sztywnych. Jeszcze się spluwa zacięła. Mendo społeczna. M9, od kiedy ty tak się lubisz zacinać, co? Ładuj. Możesz mi wytłumaczyć, dlaczego ty naładowałeś magazynek z jednym pociskiem? Markus! Nie zginiesz, mimo tego, że chcesz. Ja wiem, że nie widziałeś dawno człowieka żywego. Nie zobaczysz. O. Spadaj.
Dobra. Sytuacja. Teraz już opanowana. Kluczyk do taksówki. A po co mi kluczyk do taksówki? Kierowniku. Nie potrzebuję na razie kluczyka do taksówki. Dobra. Elegancko. E? 1200 miejsca. Stary, ty jesteś lepszy od Tira na to wychodzi. Kurczę. Powiem wam, no, no. Dobra. Najpierw, kurczę, nie podniecajmy się, tylko podnieśmy i sprawdźmy, czy ty pociągniesz. Dobra. Gdzie te drzwi są? Dobra, na spokojnie. I tu od razu jest druga taka przyczepa jakaś, nie? No nic, ale są priorytety, my przyjęliśmy po to. Spokojnie, czekaj, czekaj, dobra. Jeszcze nie łapiesz. O, no, sobie nie podjechałem tupą na ciebie, dobra. Czekaj, tak, o. I teraz? Też nie łapiesz? Co jest, kuźwa? Ziomuś. Ziomuś. Ty mi nie mów, że ja czas i zasoby na darmo przeznaczyłem i nie pociągnę tym tirem tego. Przecież nawet, kurczę, w paczce modów jest napisane, że to ten mod, to ten tir jest z tym, z tą ciężarówką, psia twoja, tej nazad. Spróbujmy jeszcze inaczej. Dalej się już nie da. Ty, no nie ma. No, why? Nie gadaj. Jest mi smutno teraz. Czuję się zdradzony. A ty? Czy ty też? Nie bardzo. Czy ty jesteś tylko pod cysterny? No, no nie podczepi ani jednej, ani drugiej. Ja pierdziele. Tyś jest pod cysterny. Stricte pod cysterny jesteś, bo W900 ta nasza normalna ciężarówka nie może cysterny pociągnąć. Chyba. Ja pierdziele, no weź, panie. No dobra, no ciężarówka przyda nam się, ale... Ale why? Why are you do this to me? You son of a bitch. Po prostu normalnie jestem zawiedziony, ty. Ja pierdziele. Może ręcznie muszę ją podłączyć? Gdzie? No jak ręcznie? Albo muszę ładnie prosto podjechać, ty. Nie wiem, dobra, czekaj. Rozbierzemy już te wraki, jak już tu i tak jesteśmy. No nie marudź, że cię plecy bolą, gościu. Marudzisz i marudzisz, Markus. Dobra, cyk. Dobra, i sprawdźmy, czy jak teraz ładnie pojadę równo, czy to coś zmieni. Czy dalej będzie tak samo do dupy. No przecież już lepiej się nie da pod to podjechać, ty. No. To lipa. Działa! Kurwa działa!
Zajebiście, moi drodzy! Dobra, jest sytuacja opanowana. Trzeba ręcznie podłączać. Zajebiście. Ty, tylko teraz się pojawia drugie pytanie. Jak się ściąga z ciebie kontener? Jakieś pomysły? Jak się z ciebie ściąga kontener? O, w dupę! Ale ty jesteś uszkodzona. Ale to tak, że wow! Czyli trzeba cię delikatnie będzie ciągnąć, no dobra. Dobre. O, którędy się tobą teraz tutaj... z tobą tutaj przyciskać? To jakbyśmy się trzymali jednej strony, to byśmy kawałek zajechali. Co jest, gościu, z tobą znowu? Dobra, idziemy te palniki odłożyć, kurczę, część przynajmniej, gościu, bo zaczynasz mnie już drażnić z tym przeciążeniem, leszczu. Masz casingi, odłóż, ten jeden zegarek odłóż, klucz to odłóż, ale palniki zostaw jeszcze. Weź się w garść, kurde. To jeszcze obciążony, do bomb jeszcze czyści zaraz tą. Schowaj tą zapalniczkę, to też schowaj. Dobra. Głodny jesteś? Wiem, że jesteś głodny. Zaraz coś ci, kurczę, kupię. I tak wiem, jestem w mieście z ciężarówką, mógłbym sobie ją załadować zapasami, etc. Ale ja mam już ponad prawie 2000 jednostek, znaczy się, już mam do rozładunku. Więc dziękuję, to po pierwsze, a po drugie, ostatnio się nasiedziałem w tym mieście dużo czasu i muszę od niego odpocząć, dlatego chcę po prostu wrócić do domu. Ale na pewno nie będzie to droga prosta, więc jestem przygotowany, więc wiem, że tutaj trzeba będzie z 2-3 wraczki rozebrać. Tutaj mamy supermarket, więc zaraz coś zjesz. Tamta grupa ma nas w dupie, ta na dole się nami zainteresowała. O. Łady, łady. Czy my w tym supermarkecie? Nie, nie byliśmy. No i dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, cyk. Dawaj. No kurde. Dawaj. Już? A kurczę, zapomniałem łusek trochę pozbierać, ale to nic, akurat łusek do M9 to my mamy tyle, że idź pan w pyr. Dobrze, bo najpierw w końcu ten magazyn znaleźć nieszczęsny do tworzenia amunicji. Nie bym się nie obraził, jakby w końcu gdzieś nam dało, nie? Bo akurat co do tego, to nie mamy szczęścia. Ty tam sobie bijesz drzwi, to sobie i w drzwi. Będziemy sobie coś podjeść. O, proszę bardzo. Sickness 7 już? Kurde. Nawet jeść nie dacie na spokojnie. Szyba cała. O. Z budynku zaczynałem się wylewać. Dobra, dwie paczki chipsów na drogę wzięte. Wpadam stąd, bo my nie po to tutaj. A nie ma co przeciągać i ryzykować. Biorąc pod uwagę, jakie mamy ma ostatnio szczęście. Więc nie ma co kusić losu. Bo jesteśmy już, nieraz byliśmy blisko, ale to blisko śmierci. Nawet bym powiedział, że zajrzała nam w oczy i powiedziała, co tam, tęskniłeś? A ja jej powiedziałem, że nie i zacząłem spierdalać, więc wiecie, o co chodzi. Dobra, jak już też te dwa wraczki rozebraliśmy, to już też te blaszki, to wszystko weźmy z tego. Już nie rybmy z siebie warianta, że nic nie będziemy zbierać. Chociaż mówię wam... Gdzie jest maska spawalnicza? Do plecaka ją schowałem? Kurde, już myślałem, że maskę zgubiłem. Gościu, czego straszysz?
Jezu, zaraz cię wyładuję, matko. Marudo jedna. Masz, wyładuj od razu też te palniki. Miejmy nadzieję, że już nie będą potrzebne. Dawaj, cyk, 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 cyk. Ty, ciężarówka się sama przesuwa do przodu. Powoli, bo powoli, ale jedzie do przodu. Dobre. Kurczę, tylko że powiem wam, że ona ma w takim stanie badziewiastym koła. Sama przyczepka. To powiem wam, że może być delikatny problem. Brrr, ty mnie tak jak z procy nie wystrzeli. Uspokój się. Może być delikatny problem. Bo za miastem, no taki odcinek, kawałek drogi jest, powiem wam, no... troszkę sztywny i mi zawalony. I ciężko będzie jechać tak, żeby ominąć ich wszystkich. Zresztą nawet tutaj troszkę sztywny już jest. Ała, ała. Nie przyspieszaj, bo jak ich potrącisz z pełną siłą, to możesz marzysz żałować. A, no i też są, oszczędzać musimy gaz, bo dużo butli... Dużo butli nam w domu nie zostało. A jeszcze trzeba wykorzystać w końcu ten cały materiał, kurczę, który zwieźliśmy i naprawić wszystkie samochody, które są w domu, tak? A, no i co jeszcze? Stanowczo, ale stanowczo będzie nam brakować części silnikowych, więc będziemy musieli się gdzieś niedługo wybrać stricte po części silnikowe. Dobra. Ale teraz tak, trzeba najpierw dojechać do domu. Żeby dojechać do domu, to trzeba wyjechać z tego miasta nieszczęsnego teraz. I wyjechać z niego to jedno, ale wyjechać z niego tak, żeby nam się tutaj nie rozleciały nasze nowe nabytki. To jest już jest inna bajka. Także kurczę, powolutku. Ty, ja mam wrażenie, że ty z przyczepą podłączoną jesteś jakiś zwrotniejszy. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale zrobiłeś się troszkę zwrotniejszy. Dobra, teraz tak. Wiemy, że da radę tak zrobić, bo już raz tak zrobiliśmy. Więc nie panikujmy. I zachowajmy spokój teraz tak. No tu będzie problem, wiadomo. Teraz tu się wcisnąć. O właśnie, tu się wcisnąć. Jak już tir się wciśnie, to i przyczepę też wciśniemy. Dawaj, dawaj. Oj, kuj. Ło, już myślałem. Dobra. Teraz trzeba na hama po prostu przeciągnąć przyczepę. Dawaj! Dobra, przyczepa się prostuje. Dawaj, dawaj, dawaj. No. Wierzę w ciebie. Dawaj, 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 dawaj. Tylko nie wystrzel mi jak z katapulty, proszę. O, dobra. Jeszcze gdzieś haczysz? O, 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 o! Mamy to, kurwa, mamy to! Znaczy, no, dobra. Jeszcze aż tak tego nie mamy, więc nie chwalę, nie powiem czego przed czym. Czekaj, czekaj. Teraz jeszcze właśnie przyczepkę stamtąd wyciągnąć. Dawaj! You can do it! You can do it! Come on! Get to the chapa! Mamy to. Moi drodzy, uwolniliśmy tą przyczepkę. Zajebajnie, dobra. Tylko teraz tak, powiedz mi, mamy to przy sobie, dobrze. No nie chciałbym tego robić, ale i tak cię nie użyję. Czekaj, ja cię tak zastawiłem, że nie pójdę. No. Tylko chciałbym gościu się zobaczyć i sprawdzić. Powiedz mi, bo jeżeli masz dobre opony, to nie masz dobrych opon, dobra. Nieważne, nie było pytania nawet. Nara. Jakbym miał dobre opony, to można by było sobie je, kurczę, zgarnąć, czemu nie? Ale niestety. Wrócę tu po ciebie motorek. Mam Mustanga i motor tutaj do ściągnięcia do domu. Dobra. No i udało się, moi drodzy. Mamy to. Teraz jeszcze tylko kwestia rozkminić, jak się ściąga kontenery z tej przyczepy. To jest ciekawe. Czy potrzebny jakiś dodatkowy pojazd, czy co? Ale to się wszystkiego dowiemy w swoim czasie. Teraz trzeba ładnie
wrócić do domku. Tutaj. Nie rozdupcić się po drodze. Koło puściło. Puściło koło. Nie. No co mi się wydawało, że koło nie mam? Daj czego chcesz. A coś jest jeszcze ciekawego? Nabój może być. Nie znam cię. Dobra. Co mi się wydawało, że mi koło trzasło? A, ale sam zgasłeś pierwszy raz. O, widzisz, cwaniaczko? Dobra, nie rozpędzaj się. Powinniśmy się normalnie zmieścić bez problemu, ale... Po co ryzykować, tak? Spokojnie, spokojnie. No, trochę tu sztywnych będzie, więc pamiętaj, nie potrącić ich z pełną siłą. Bo raz zdobcisz se koła, albo masa, albo silnik. Spokojnie. Spokojnie. Dobra, i tu stoi nasz Mustang. Wiemy, gdzie stoi. Trzeba go ściągnąć. Czy najlepiej to było z buta tu przyjść po prostu? Ej. Spokojnie, spokojnie. 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 Dobra, teraz tutaj ładnie. Proszę bardzo, i jak chcesz, to potrafisz. Jak chcesz, to potrafisz. I teraz zaczynają się, moi drodzy, schody. Bo tutaj na tej drodze, tutaj dojazdowej jest syf, jakich mało. A nasza ciężaróweczka nie należy do najzwrotniejszych. Niestety. Ale sądzę, że powinno nam tutaj ładnie to wyjść. Bez większych problemów. Mam nadzieję. Ale dobra, jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Spokojnie, spokojnie. Dobra, teraz tak tu delikatnie, tu delikatnie. Tu delikatnie. Dawaj, dawaj. No właśnie, tu tego pełno łazi. Nie sposób jechać tak, żeby żadnego nie trzasnąć. Dawaj, tak. Też nie możemy, kurczę, nie wiadomo jak wolno znowu zjechać. Bo nas okrążą i wtedy całe nasze wysiłki na tym, żeby jak najmniej uszkodzić tutaj nasz nowy nabytek, pójdą, że się tak wyrażę, na marne. Więc też nie możemy się za bardzo ani rozpędzać, ani za wolno jechać teraz na tym odcinku. Kurde. Dobra, dawaj, dawaj. Trochę was tu łazi, ale my przejedziemy. Uważaj, drzewa! Ej, ty mi nie gaśnij w takim momencie! Kurwa! Ło! Typie! Typie! Chcesz się zgasnąć? Proszę bardzo, sobie możesz zgasnąć, ale nie w momencie, gdzie jesteśmy przy, kurczę, dużej hordzie. Z łaski swojej, co? Ale żeś mi teraz strachu napędził. Ja pierdzielę. Dobra, ale wjeżdżamy mniej więcej już powolutku z tej okolicy, gdzie jest tak tutaj sztywnych dużo. Już powinien się robić spokój na drodze. Więc możemy przycisnąć. Ile pan wyciśniesz z tej ciężaróweczki? A zapal sobie. Bo widzę, że ci się chce palić. No i dobra, sukces, moi drodzy, mamy to. Nie było łatwo, ale też nie było jakoś trudno szalenie. Udało się bez większych komplikacji, ale jeszcze nie ma co chwalić, bo jeszcze do domu nie dojechaliśmy. Więc miejmy nadzieję, że żadna z opon nam nie trzaśnie. Chociaż czuję, widzę, że nam go troszkę zaczyna znosić w jedną stronę. Ale dobra, na razie nie kraczmy. Póki jedziemy, to jedziemy. Ale ja co? Już tu spokojną drogą, nie będę was zanudzał. Widzimy się za chwilę.
moi drodzy, jak widać, jesteśmy w domu. Kurczę, już trochę tych pojazdów ogólnie mamy, tylko fajnie by było, jakby większość była sprawna, nie? Ale co, dobra. To pierwsze. Przeładuj magazynek, bo to nigdy nie wiadomo. Teraz trzeba, kurczę, sobie to wszystko zorganizować, zaplanować. Na pewno trzeba było ściągnąć nasz motor i Mustanga do domu. To są rzeczy takie, kurczę, bardzo ważne. Ale zanim to, kurczę, zrobimy, to mamy jeszcze kilka innych rzeczy do zrobienia. Mianowicie, musimy sobie zrobić porządek tu. Bo ogólnie mamy burdello bombom. I to takie burdello już nam się zrobiło konkretne. Czekaj, pomidory mamy, ale ja chyba wszystko, wszystkie do zamrażarki chyba wsadziłem, co? Tak, wszystkie do zamrażarki. Weź parę wyciągnij sztuk. Niech się rozmrażam. Dobra, i teraz tak, powiedz mi, agregat. No jeszcze zajebiście, dobra. No i jak mówiłem, no truskaweczki już nam niestety przekwitły. Wszystkie, a jedne to nawet są już do, że tak powiem, usunięcia. Chorowite i niepodlewane, przekwitłe. A w sumie, a jakbyśmy je podlali? Nawet, no, nawet nie mogę ich podlać. Te mogę podlać. A co, to wiaderko jest puste? Kurde! Trzeba mówić od razu. A i tak nie mogę podlać, no. Dobra, czekaj, trzeba wody dolać. Jak już działamy, no to już podlejemy resztę tych truskawek, niech se rosną te grządki. Dolej wody, napełni konewka. I też mógłby deszcz popadać, kurde, bo dawno nie padało, nie? Co prawda wody pitnej mi nie zabraknie, o studnie, ale żeby podlewać, latać do studni po wodę, to tak powiem wam, że mi się średnio chce. To kawałek drogi jest, dobra. Ale teraz tak, godzina 20:50. Żryć ci się chcę, biedaczku. Zaraz będzie gdzieś spokojnie. Ale najpierw. No bo dobra, masz, zjedz sobie najpierw coś na. Masz tu torcik czekoladowy, co pierdziel. I później masz rolatkę czekoladową, co możesz też opierdzielić. A co tam masz? Tylko teraz tak, mój drogi, trzeba tu zrobić porządek, bo zrobi się tu burdel już, jeśli chodzi o pojazdy. O, ty jak zawsze odpalisz za setnym ra... O, ty w dupę. Zrobiłeś to tylko po to, żeby mi ryj zamknąć, nie? No dobra, dobra, wiem, że ciasno, ale dasz radę. Teraz trzeba zrobić, moi drodzy, tak jak wcześniej było wspominane. Trzeba tutaj skonstruować, ładnie, kurczę, zrobić sobie zajazd i zrobić park maszyn. Moi drodzy, tutaj w tym miejscu. Bo mi truskawki przejdziesz. Się uspokój, co? Tutaj, moi drodzy, trzeba zrobić park maszyn. Bo tam już z przodu miejsca nie ma. I tak jak mówiłem, tutaj ten budyneczek zajebiście poszerzyć, powiększyć. I będzie to taki garaż, do którego będziemy wjeżdżać i w nim naprawiać pojazdy. Taką mam wizję. I tak bym chciał, kurczę, zrobić. I mam nadzieję, że nam wyjdzie. Ty, gościu, masz taką brodę, że już by się przydało ją trochę przyciąć, co? Ciekawe, czy może urosnąć jeszcze większa. To mnie ciekawi akurat. Dobra, chodź ty. No. Jeszcze trzeba będzie rozgryźć, kurczę, z tobą sytuację. Jak kontener ściągnąć z przyczepy. Pamiętam, że na zdjęciu od moda było z kontenerem i bez, więc na pewno jakoś można to zrobić. Pojawia się tylko i wyłącznie pytanie, jak to zrobić. No, ale to już kwestia, jak już się znajdzie sposób, to się zrobi, nie? Dobra, stój sobie tutaj, żebyś nam miejsca nie zawadzała tam. Ło! Sorki. Dobra. Tylko, że... A to już w dzień zrobimy, bo ciemno jak w dupie. Trzeba tutaj resztę drzewek powycinać, ciężaróweczkę ładnie tutaj wycofać. No bo nie ma co się oszukiwać, ale ja mam, moi drodzy, tyle rozładowywania. Że idź pan w chu.
Dobra. W domu nie jest tak zimno. Więc nie będę ci chyba w piecu musiał rozpalać dzisiaj. Co mówisz? Ty, wodę masz pustą. Ojojojojojojoj, no. Już ci dolewam kierownikę, proszę bardzo. Widzisz, Markus, takie życie, kurczę, no. Mamy też lampę, którą później sobie przymontujemy też tam na korytarzu, żeby było jaśniej. 57 zmęczenia, wiesz co? No dobra, i tak wstaniesz, jak będzie ciemno, jak w dupie. Jest to bez różnicy w sumie. No, o drugiej wstałeś, czyli tak jak mówiłem. Smacznego. Tą czapkę sobie włóż w sumie. Dobra. Casingi idziemy wynieść tam, gdzie ich miejsce. No i tu myślę, że tą lampę sobie zamontujemy, które przywieźliśmy. Bo mamy, przywieźliśmy lampy ścienne. Przywieźliśmy lampy ścienne. Casingi sobie włóż tutaj. No bo ja może gdzieś tu na półkę odłożyć. Lampkę zgaś, bo żarówki szkoda. Dobra, lecimy teraz z tematem. Ale dobra, ja nie będę was zanudzał samym rozładowywaniem. Sobie to zrobię samemu, wiadomo. Uporządkowywaniem. A z wami zajmiemy się czymś, co jeszcze będzie miało sens, kurczę. Weź zapal światło. Potrzebuję, a wiem, że na pewno mam worki. Ale puste. Tu jest worek z kompostownikiem. Nie, nie. My chcemy puste worki. Puste worki są nam potrzebne. Gdzieś na pewno mamy kilka worków pustych. I tak jak mówiłem, 8 worków pustych jest. Dobra. Teraz potrzebujemy... Czy łopata ogrodnicza starczy, czy wziąć normalną łopatę? Dobra, weźmiemy normalną łopatę. Brazier. Użyj burącz. O, run flat tire. Przydasz się. I teraz tak, część tych dróg, które tutaj są, są ze żwiru. Weź trochę żwiru, jest zajebiście, dobra. Czyli możemy to zrobić, co chciałem. Okej, czyli gościu, tu już obojętnie czym pojedziemy. Dawno się nie odpalałem, to dawaj. Aha, dobra, ty jesteś ten W sumie tu wszystkie są samochody rozwrócone. Trzeba będzie się zająć w końcu, kurczę, i naprawdę... O matko, ty paliwa nie masz. Trzeba będzie się, kurczę, zająć w końcu, części silnikowe znaleźć. I to jak najwięcej. O matko, ty też czerwony. Dobra, już idziemy tobą, my jedziemy tylko po żwir. Czy nam się to podoba, czy nie, no ale potrzebujemy tych części silnikowych, że wszystkie samochody naprawdę. Mamy już wystarczający ilość, zapas blachy. Także... Jeśli chodzi o blachę, już jest gitarka. Teraz to my potrzebujemy, kurczę, części silnikowych. Ale na razie sobie żwiru uzbieramy, bo potrzebujemy żwiru. Moi drodzy, we need żwir. Nie rozsyp, tylko weź, ty. Gościu. Drogi, z których nie będziemy korzystać, możemy rozebrać tutaj w okolicy. O. Elegancko. Trochę roboty nas czeka. Ale nie każdy odcinek, kurczę, musi być pełen ekscytacji i rzeźni, tak? Można troszeczkę też na spokojnie podziałać. Można. Czasami trzeba. Trzeba się zająć trochę chatą, bo ja tak jeżdżę, jeżdżę, działam, a chata zaniedbana, panie! Bardzo zaniedbana. Trzeba się za to wziąć. Dobra, jeszcze jeden worek możemy zapełnić. Dawaj. Dawaj, dawaj, dobra. Mamy żwir. Pięknie. Odłóż do plecaka, żeby ci nie obciążał. Ambi, odpalaj. Dawaj. Nie przypierdziel, w nic będę wdzięczny. Noż do jasnej giwery. Ziomuś. Teraz tak. Jedziesz, ziomek. Rozsypujemy żwir. Rozsypujemy żwir. Raz, dwa, trzy, cztery. No, droga też jest na cztery szeroka krateczki, więc my też jedziemy na cztery krateczki. Cyk. No, nikt nie powiedział, że będzie to łatwa robota.
Ale jak chcę mieć ładny dojazd, to trzeba zrobić ścieżeczkę, tak? Troszkę, kurczę. Nie ma, że boli. Trochę roboty normalnej też trzeba wykonać. Sama się nie zrobi. Dawaj, dawaj, dawaj. Rozsypuj, rozsypuj, Markus. Jeszcze nie wspomnę o tym, że ile my drzewa musimy jeszcze, kurczę, zbierać. Kierowniku. Czekaj, już jesteśmy przy chacie, to idziemy coś. Tego płotek chyba rozbierzemy cały w piździu. Ale dobrze było najpierw skończyć tu całe omurowanie. Dobra, chodź najpierw coś zjesz. Usilisz się, żeby nie było. Ma zjedzę pomidorka najpierw, cyk. Trochę zdrowych rzeczy. Co ty robisz, no? Mam zjedzę jeszcze jednego. I to może zjeść chipsy. I idealnie, bardzo ładnie. Dobra. No nie mi trężymy, jedziemy dalej, kurczę. Opla. Dobra, cyk. Pal machine. Jedziemy po żwir. Nie wiadomo, aż jak tego żwiru dużo nie potrzebujemy. Więcej tego drewna będziemy potrzebować, żeby skończyć wszystkie te kurcze. Jak to się mówi, płoty wszystkie nasze. Ale myślę, że nie będzie aż tak źle. Dawaj, dawaj. Tyk, 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 tyk. Już, już, spokojnie, odłóż te woreczki. Nie rozsyp, tylko zbieraj. Nie ziemi, tylko weź trochę żwiru. Oj, Markus, Markus, Markus. Skup się, kurczę. Ziomuś na tym, co robisz. Cyk, 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 dobra. Weź trochę żwiru. Jedziesz, jedziesz, ładuj, ładuj, ładuj. O, już full. No i dobra. Gra gitara. No, tak jak mówiłem. Jeszcze w następnym odcinku zrobimy sobie wyprawę. Wyprawę po części od samochodów silnikowych, tym podobne. I później już tak na poważnie zajmujemy się tutaj chatą trochę. Już trochę, kurczę, żyjemy. Więc wypadałoby tutaj wszystko pokończyć i już porobić. O, i zajebiście, gdzie droga z żwiru. Kurde, kierowniku. Kierowniku. Złoto. Będzie coś pięknego. Myk. Myk. Już cię plecy bolą. Będziesz żył. Nie panikuj. Dawaj, dawaj, dawaj. Ale jak sobie pomyślę, ile my musimy drewna narobić, to po prostu aż mi się jest i włos na dupie jeży. Rzeźnia będzie. Oj, rzeźnia. Dawaj, dawaj. No i co? Jeszcze jedna rundka i mamy względnie żwiru nawiezione. Trzeba będzie schody rozebrać. To okno może tu zostać. Chociaż nie, bo tu będzie brama. Dobra, zaraz będziemy kminić na jeszcze jeden transport żwiru kierownika. Daj mi żwir. Daj mi żwir. Zrobimy sobie zajebisty park samochodowy z tyłu. Będziemy się pierdzielić z tematem, kurczę. Tą bramkę mogę otworzyć? A. Okej. Okay. Nie mam pytań. Ja tu byłem, szafki zbierałem i była tu zwykła. Do aut typu sportowych. O, ty, ja muszę cię wziąć. Dobrze, dobrze. Ja cię wezmę, moja, cię wezmę, nie bój się. Zabiorę cię ze sobą.
cyk, cyk, cyk. Jedziesz, Markus. Robisz teraz w desancie. Ziemia, powietrze. Dobra, obłóż to, żeby ci plecy bardziej nie trzasnęły. Nie, ty. Weź. Nie rozsyp, tylko weź. Żebyś ty mi tu głupoty nie odpierdziała. Co ty robisz? Dawaj. Jak tam sytuacja? Weź trochę jeszcze. Dobra, mamy wszystko full. Elegancko. Dżownic mi tyle niepotrzebnych, nara. No. Bardzo ładnie, dziękuję. O ty dupku. No dawaj. No. Jest dobrze, odpalił. Okej. I tak sobie myślę, że w tym następnym odcinku pierdzielniemy się do tego. Zrobimy sobie... Ła. Początek odcinka będzie spacerek. Pierdzielniemy się z buta do River Creek, w kierunku River Creek, naszego Mustanga ukochanego odebrać, bo biedny tam stoi, czeka. My o nim nie zapomnieliśmy. Nie ma takie... Nie przekop, tylko rozsyp żwir. My o nim nie zapomnieliśmy, moi drodzy. Nie ma takiej opcji. Można zobaczyć też tego Mustanga w mieście, jeśli jest w o wiele lepszym stanie, bo stoi na parkingu, a nie na drodze. Więc jest potencjał, jest nadzieja. Ale jak już wolę podchodzić akurat do tego, że się tak wyrażę, troszeczkę sceptycznie. Bo już nieraz auto z zewnątrz wyglądało pięknie, a pod maską była kupa złomu, która nie była warta w ogóle naprawy i fatygi. Także no mówię, tutaj trzeba uważać ostrożnie tutaj z oczekiwaniami. Bo można się zajebiście zawieść i po co? Po co i komu i to na co? Dalej, cyk, cyk, rozsypuj. Elegancko. Jeszcze troszkę żwiru mamy, to dawaj. Już kurde, już te dwa kawałki mogły zostać, starczyć mogło, nie? Ale dobra. Na razie żwiru nam starczy. Teraz musimy sobie rozplanować, jak my tutaj chcemy tu działać. W którą stronę my chcemy go przedłużyć, ten budynek? Ja bym go przedłużył w tą stronę. Tylko że teraz by nam wadziła ta wieżyczka tutaj. Więc musielibyśmy projekt tej wieżyczki przenieść tutaj w róg. No, i to miałoby wtedy sens. Sens miałby ręce i nogi, jakbyśmy to przenieśli w tą stronę. Dobra. Może być. Dobra. Te schody trzeba będzie rozdupcyć. Później zrobimy nowe schody, więc tutaj te płotki na górze wszystko poprawimy. Okej, dobra. Teraz tak, trzeba i zeżreć, bo ten głodny już jest. Jakby to byłoby dziwne, gdyby Markus nie chciał żryć co 5 minut, także wiadomo. Obróć tą łopatę, odłóż ją tu. Dobrze. Woreczki, mój drogi, odłóż. Co prawda troszeczkę nie do tej szafki, do której chciałem, ale dobra. Okej. Dawaj, idziemy sobie. Pomidorka opierdzielimy. No i też właśnie trzeba było zacząć zrobić takie uprawy na poważnie, potężne. Żeby to starczyło na dłużej. Kurde, przecież tir z tyłu stoi już. Ale zrąbałem. Tirze takie żarcie jest dobre, co nam szybko, kurczę, kalorii da. No i te truskawki troszeczkę mi tu wadzą. Nie wiem, czy nie trzeba by było ich pizdu przekopać. Z jednej strony szkoda. No bo szkoda, ale z drugiej strony, no kurczę, mi tu mogą przeszkadzać. Chyba, że coś innego wymyślę. Też nie chciałbym, żeby ogródek nie wiadomo jak daleko stał od chaty. Tutaj łażenia by było też dużo. I tak dużo łażenia będzie. A zderzył jest jeszcze jedno. Dobra. Proszę bardzo. O, do czemu nie chcesz palić? Typie, o co ci chodzi? No nie wyrzuć! Markus, męczący jesteś dzisiaj. Co z tobą jest nie tak? Hmm.
tu na tą szerokość. Nie, dobra, nie musimy przestawiać ich. Aż tak nam nie będą przeszkadzać. Dotąd może być taki szeroki i taki długi. No, będzie git. Będzie gitara, ale dobra, my żeby zacząć pracować, to my potrzebujemy, kurczę, odpowiednich narzędzi. Po pierwsze, jako że na razie nie potrzebujemy już granatnika na przy dupie, to chodźmy go odłożyć i amunicję od niego, bo on nas tak obciąża fajnie. I wiesz co, gdzie cię położę? Ja cię położę tutaj. Żebyś ty na widoku leżał. Dokładnie. A pociski? No pociski odłożę tam, gdzie pociski. Cyk, cyk. O, ty nie zmieścisz się mi tu. O, tu mi się zmieścisz, dobrze. No i gitara, dobra. Ty, ja tu się pali, czy nie? Dobra, nie paliło się, dobra. Okej. Dobra, jesteśmy odciążeni. Możemy teraz już robić normalnie. Już nie powinniśmy mieć co 5 sekund, kurczę, alarmu, że przeciążony Markus jest. I teraz tak, moi drogi. Potrzebujemy podstawowych narzędzi w postaci, tak. Młotek. Gościu. Młot wyburzeniowy też się przyda zaraz. Czekaj. Gamoniu, przecież ty narzędzia tu wszystkie trzymasz. Śrubokręt to też może się przydać. Czy ja tu trzymam tylko samochodowe, tak? To tutaj powinna być reszta. Młotku, młotku, where are you? Jest. Jeden weź, młotek. I jeszcze jedną piłę ogrodową. I need. Tak jest, weź. Dobra. Mamy zestaw podstawowych narzędzi. Dokładnie. Jeszcze bym wziął gwoździe. Jeszcze bym wziął trochę gwoździ. Jedno pudełko myślę, że starczy na razie. Dobra. Ej, wróć. Wróć, wróć, wróć. Wróć, 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 bo jeszcze to się nam przyda. Ojeny, no dobra, masz. Lepiej? Teraz tak. Sorry, schody, no ale... Muszę pod nowy projekt, dobra. Okej. Jechaj, no w sumie na tyle młodna był potrzebny, możemy cię już odnieść na razie. Na razie cię możemy odnieść, typie. A nie, położę ci tak, jak sobie leżałeś. A co tam? Cyk, dobra. I teraz, mój drogi, jedziesz. Tutaj trzeba tą wieżyczkę w pizdu rozebrać. Znaczy ten. Nie to. Markus, męczysz mnie dzisiaj. O, właśnie, widzisz. Też to potrafisz. Dobra, ale co? Już nie będę was zanudzał tutaj na razie tym rozbieraniem. Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będę was dalej trochę zanudzał. Ale co? Damy radę, kurczę, też trzeba wszystko porobić, kurczę, nie ma tak, że tylko rozpierdziel. Obowiązki też, kurczę, same się nie zrobią. Więc co? Widzimy się w kolejnym odcinku.